Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnych ulubieńcach miesiąca i tym razem będą to ulubieńcy sierpnia. I tak się zastanawiałam, czy to, że przez większość czasu byłam na wyjeździe, na wakacjach, powinno sprawić, że tych ulubieńców w tym miesiącu będzie więcej czy mniej. U mnie tak się zdarzyło, że wróciłam po tym 20 sierpnia do domu i stwierdziłam, że na mojej liście inspiracji dla Was nie ma prawie nic i postanowiłam, że wyczekam do końca sierpnia, żeby ta lista trochę się powiększyła i udało się. Mam dla Was całkiem niezłą garstkę inspiracji sierpnia. Jak zawsze zaczynam od urody, od pielęgnacji i dzisiaj postanowiłam wspomnieć produkt, który jest oficjalnie kremem do rąk, ale jest on w takim dużym opakowaniu i ja używam go jako balsamu do ciała. Jest to młoda, wegańska, polska marka Melicare i ten balsam skradł moje serce, ponieważ ma tak niesamowity zapach. Ja zazwyczaj nie przypadam za cytrusowymi aromatami, a to połączenie patchouli i cytryny jest naprawdę wspaniałe, także mam wrażenie, kiedy go nakładam, że jest to taki istny zabieg spa. Naprawdę świetny, nawilżający, odpowiednio tłusty produkt. Gorąco Wam go polecam. Nie jestem pewna, gdzie można je dostać, także postaram się go Wam podlinkować. I druga rzecz z działu urody to będzie takie kobiece odkrycie w moim życiu. A mianowicie ja w wieku 22 lat postanowiłam zacząć używać depilatora. Tak jak przez całe życie używałam jednorazowych golarek, tak zgodnie z ideą nieco bardziej przyjazną środowisku, no i wykluczając plastry, gdyż są one z woskiem, stwierdziłam, że najwyższy czas, żeby spróbować depilatora. Już kiedyś miałam swoje podejście, zupełnie się to nie sprawdziło, ponieważ stwierdziłam, że nie nadaje się do takiego bólu, ale na wakacjach podjęłam się tej próby i naprawdę nie jest tak źle. Także bardzo dobra zmiana. I nie jest tak strasznie, a przy okazji jest eko i nie trzeba tego robić tak często. W dziale kosmetyków kolorowych nie będzie nic, ponieważ sierpień w większości upłynął mi pod hasłem no makeup. Byłam w Grecji, opalałam się, nie malowałam się i to było wspaniałe. Także przejdziemy prosto do kolejnej kategorii. I o ile się nie mylę, rzucę okiem na moją ściągę. Kolejna kategoria to będzie jedzenie. I tutaj muszę się trochę rozwinąć, ponieważ będzie to niesamowicie miłe zaskoczenie, jakim było jedzenie w Grecji. Byłam bardzo sceptyczna przed wyjazdem, że jedyne co będę jadła to sałatka grecka bez fety i jakieś ziemniaki, ale naprawdę odkryłam tyle wspaniałych greckich potraw, które są naturalnie wegańskie, że mam nadzieję, że to też Was zachęci do odwiedzenia Grecji i może zainspiruje do domowych greckich przepisów w wersji roślinnej. Otóż mamy takie rzeczy jak ryż zawijany w liście winogron. To się chyba nazywa dolma, coś takiego. Następnie mamy smażone cukinie i smażone bakłażany. Kolejna rzecz to grecki hummus, czyli fawa. Jest to pasta z grochu, z oliwą i czosnkiem. Następnie coś, co w niektórych miejscach nazywano aioli, ale to ma jakąś swoją drugą nazwę i jest to pire ziemniaczane z oliwą i z czosnkiem. Tak proste, tak pyszne. Dalej okra w sosie pomidorowym, następnie duża taka fasola jaś z nacią selera, również w pomidorach. Myślę dalej. I jeszcze jedno to była gemista, czyli faszerowane pomidory i papryki. I to jest taki farsz podobny do tych liści winogron, bo jest to nadzienie takie. W każdym razie jest to ryż pewnie podsmażony, podgotowany z oliwą, z jakimiś ziołami, ale ogólnie przepyszne i ja co prawda mogłam mieć w kółko to samo, ale nawet jeżeli lubimy tutaj to bardziej urozmaicać, w każdym miejscu, w każdej restauracji to jedzenie smakowało inaczej i naprawdę można było sobie jednego dnia zamówić taką wariację na temat wegańskiej kuchni w wersji greckiej, innego, coś odmiennego, ale było naprawdę przepysznie. I drugi ulubieniec jedzeniowy to będzie napój, a raczej napar, czyli last. To jest napar ziołowo-kwiatowy z Cosmic Pantry. Jeżeli nie widzieliście mojego podcastu z Olą, założycielką Cosmic Pantry, to gorąco Was zachęcam. Jest to marka, która przede wszystkim produkuje adaptogenne eliksiry. Brzmi to jak kompletna czarna magia, ale uwierzcie mi, jest to niesamowity świat, jeżeli chodzi o dietetykę, suplementację w wydaniu naturalnym.
I teraz wyszli z nowym produktem, czyli właśnie z naparem, tam jest hibiskus, jagody goji, płatki róż. Jest to coś tak przepysznego, że ja się absolutnie zakochałam, także musiałam dodać ten produkt do ulubieńców. I ostatni ulubieniec z działu jedzenia to będzie coś, czym zachwycałam się w Berlinie, także mogliście widzieć to we vlogach. A mianowicie chodzi o jedzenie pałeczkami. Mam pałeczki wielorazowego użytku, które normalnie myję sobie w zmywarce i pałeczkami staram się jeść jak najwięcej posiłków, oczywiście w granicach rozsądku. Raczej zupa czy też sojoschab, ziemniaki, pire, chociaż... ale nie do końca się tutaj sprawdzą. Natomiast jeżeli jem jakiekolwiek makarony, nawet sałatki, to jest to super rozwiązanie. Dzięki temu jemy, słuchajcie, wolniej i bardziej uważnie. Nie rzucamy się na jedzenie i też delektujemy się posiłkiem. U mnie sprawia się naprawdę świetnie, też mam problemy trochę z cierpliwością, także jest to ćwiczenie charakteru. Na początku, jak zaczynałam tak jeść, to drętwiał mi tutaj opuszek palca. Moja technika jedzenia, widać, nie jest jakaś super świetna. Ale generalnie Wam to polecam, szczególnie jeżeli masz tendencję do pochłaniania jedzenia za szybko, bo bardzo ważne jest powolne jedzenie i dokładne przeżuwanie. Jeśli chodzi o dział książki, mam dzisiaj dla Was takie wakacyjne czytadło i jest to książka, która po polsku nazywa się Wzloty i upadki młodej Jane Young. Tak mi się wydaje, a po angielsku jest to bardzo fajna gra słów Young Jane Young, ponieważ główną bohaterką jest Jane Young. Także jest to książka, którą wziąłam ze sobą na wakacje. Najpierw czytała ją moja mama, była zachwycona, więc ja, słuchajcie, pochłonęłam ją w 1,5 dnia. Tak łatwo się ją czyta, jest tak, moim zdaniem, świetnie napisana. Jest dynamiczna, ponieważ historia w niej zawarta jest pokazana z perspektyw różnych osób, ale jest to, powiedziałabym, taka babska książka. I jako wielka antyfanka spoilerów, to nie wiem za bardzo, jak Wam przedstawić tę książkę, ale generalnie chodzi o młodą kobietę, która miała romans z dużo starszym i rozpoznawalnym mężczyzną i o tym, jak to wydarzenie wpłynęło na jej życie oraz na życie jej najbliższych, ale nie jest żadna książka typu skandal, tylko taka psychologiczno-obyczajowa, idealna moim zdaniem na wakacje, dzieje się w Stanach i no dla mnie była super. Także jeżeli lubicie takie lżejsze powieści, oczywiście jest to beletrystyka, to Was gorąco zachęcam. Nie mam dzisiaj dla Was ani filmu, ani serialu, ale chciałabym polecić Wam podcast. To podcast, którego dopiero zaczęłam słuchać i ma on dopiero 4 odcinki. I został on mi polecony właśnie przez Olę z Cosmic Pantry. I to jest podcast Lacey Phillips, który nazywa się Expanded. I jest to podcast gdzieś o takiej pracy nad sobą, o manifestacji, trochę taki psychologiczny, o samoświadomości. Nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć, żeby nie było takie mega pretensjonalno-coachingowe, ale Lacey zaprasza do siebie osoby, które gdzieś tam podziwia, które osiągnęły sukces, które też przeszły długą drogę pracy nad samym sobą, żeby być w miejscu, w którym teraz się znajdują i jak przerobiły pewne problemy, traumy, przeżycia z przeszłości, jak wyciągnęły z nich lekcje i jak udało im się dotrzeć do miejsca, w którym są teraz. Także taki bardzo inspirujący podcast, gdzieś właśnie w tym takim klimacie uduchowiono-motywacyjnym, ale nie jest to wymuszone, bo ja jestem trochę uczona na takie tematy, ale to naprawdę Lacey wychodzi świetnie, także ten podcast Wam polecam. I skoro jesteśmy przy podcastach, to jako ulubieniec sierpnia nie mogłabym nie wspomnieć bardzo skromnie o moim własnym podcaście, ponieważ ruszyła druga seria mojego podcastu. Teraz, kiedy to oglądacie, to już było 5 odcinków i na tym nie koniec, także mam dla Was rozmowy z Kają z Globstory, z Darią Ekocentryczką, z Olą z Cosmic Pantry, z Joasią Glogazą, dawniej Style Digger i z Kubą i o wiele więcej jeszcze przed nami, także zapraszam Was serdecznie. Wszystkie odcinki są tutaj na kanale, ale też na SoundCloud, można ich słuchać w aplikacji podcast na iTunesie, na iPhone'ach, także jeżeli Wy ich słuchacie, to koniecznie
dajcie im dobrą ocenę na iTunesie, może z kilkoma słowami jako recenzja, bo dzięki temu te podcasty są potem polecane innym osobom i mogą się rozprzestrzeniać po internecie. Także dla mnie to jest ogromna przyjemność, ogromne spełnienie prowadzenia tego podcastu. Mam nadzieję, że to się nie skończy, także dało mi to wielką frajdę w tym miesiącu i nadal ten proces, ten projekt trwa. Także dziękuję wszystkim osobom, które słuchają, a tym, które nie słuchają, polecam. I teraz przyszła mi do głowy jedna rzecz. Powiedziałam, że nie będę mówiła o żadnych serialach, ale jest pewien program na Netflixie, który mi się spodobał, którego za bardzo nie oglądałam, obejrzałam jeden odcinek, ale sama idea jest świetna i uważam, że może zachęcić wiele z Was, bo jest to seria, która nazywa się chyba po polsku Wyjaśniamy, oryginalnie Explained. Jest to taka seria, to seria oryginalna Netflixa. Są to krótkie filmy, które wyjaśniają różne zagadnienia z szeroko pojętej wiedzy ogólnej. Moim zdaniem genialny pomysł. Ja obejrzałam sobie odcinek o astrologii, ale tam mamy na przykład wyjaśnione, jak działa DNA, mamy kilka słów o dietach, mamy odcinek na przykład o chyba to jest albo o segregacji rasowej, albo o wykluczeniu społecznym, mamy temat o tym, jak działa giełda, czyli różne takie zagadnienia wydawałoby się oczywiste, które nas otaczają przy codziennym, ale czasami do końca wiemy, o co w nich chodzi i nie ma w tym nic złego, bo właśnie po to powstają takie programy, żeby nam to w łatwy sposób wyjaśnić. Też bardzo fajnie jest to zrobione, oczywiście wszystkie oryginalne serie Netflixa są bardzo przyjemne wizualnie i też jest to tak zrobione trochę z przymrużeniem oka, także dużo obrazków, dużo ciekawych skojarzeń i śmiesznych komentarzy. I na sam koniec mam coś, czego się zupełnie nie spodziewałam, a czy wy się może nie spodziewacie, bo jest to gra. Ja ostatnio byłam w sierpniu na wakacjach, byliśmy na rejsie, gdzie nie korzystaliśmy z telefonów, za bardzo z internetu, byliśmy dużą grupą i graliśmy często w różne gry. Takie gry społeczne. I jest jedna gra, której nauczyłam się właśnie podczas tego wyjazdu i strasznie mi się spodobała. Co więcej, przedstawiamy moim znajomym tutaj po powrocie i autentycznie każda osoba, która o tej grze usłyszy, jest zachwycona. Jest to gra w P, czy tam w pepkowanie. Mogliście słyszeć, Kuba o tym wspomniał w podcaście i zakładam, że większość osób nie zorientowało się, o co chodzi. Jest to bardzo fajna gra. Polega to na tym, że siadamy sobie w grupie i wymyślam, załóżmy, że jest moja kolej, ja wymyślam jakieś słowo. Dowolne słowo, na przykład poduszka. Mówię to słowo na ucho osobie, która jest następna w kolejce. I zadaniem tej osoby jest wyjaśnienie tego słowa, tak żeby jej nie zgadli, czyli tak jakby kalambury, tylko używając słów na P. Ja to zrobiłam zupełnie spontanicznie, więc załóżmy, że ktoś powiedział mi słowo poduszka, to mogłabym powiedzieć, że jest to przedmiot potrzebny przy... No, dobrze ci idzie, Karo. Przedmiot podkładany pod pacynę. Poduszka, nie? Ma to sens. Oczywiście, jeżeli ludzie zgadują, możemy powiedzieć, że prawda, możemy powiedzieć przeczę, możemy powiedzieć podobnie, pomyśl, pokombinuj. Jest bardzo wiele słów na P, uwierzcie mi. Jest to naprawdę ogromna frajda i im dłużej się w to gra, tym nabieramy wprawy, żeby pięknie obejść każde słowo i je spepkować. Także jeżeli nie macie co robić, jeżeli Wam się nudzi albo po prostu macie ochotę zagrać w jakąś grę towarzyską, serdecznie Wam polecam grę w P. To są już wszyscy moi ulubieńcy sierpnia. Na szczęście nie było ich tak mało, jak się obawiałam, ale czasami, bardzo często liczy się jakość, a nie ilość. I jak widać, trochę się już bardziej rozkręciłam, bo szczerze mówiąc, dawno nie nagrywałam dla Was dawno. Kilka dni nie nagrywałam dla Was i mam wrażenie, że jednak jak tak się przestawiam z nagrywania podcastu, nagrywanie przed kamerą, to zachowuje się inaczej. W każdym razie dajcie znać, jakie były Wasze ulubione rzeczy i inspiracje w sierpniu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa!